Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj kalendarz adwentowy, który z roku na rok notuje chyba największy progres względem lat poprzednich, mianowicie kalendarz Lego Friends. ...370 elementów za stówkę bez grosza katalogowo. To jest naprawdę bardzo dobry przelicznik. Oczywiście mamy tutaj całą masę drobnych elementów, ale co do tego progresu. W ostatnich latach przede wszystkim. 2 lata temu kalendarz z Friends to w ogóle nie był w orbicie moich zainteresowań, bo tam były same ozdoby choinkowe i tam chyba nie było żadnej mini laleczki, jak dobrze pamiętam. Rok temu pojawiły się te miniaturowe laleczki, czyli takie odlewy dziecięcych torsików z nóżkami i wielkie głowy. To wygląda może trochę przerażająco na pierwszy rzut oka, ale ogólnie rzecz biorąc, jak już się do tego człowiek przyzwyczai, to jest całkiem spoko. I wygląda to tak. Mamy tutaj tych laleczek chyba 5. Nie wiem, czy jest ich więcej. W każdym razie to są główne bohaterki serii Friends, tylko zminiaturyzowane. Mamy jeszcze szczeniaczka. No i mamy całą masę innych rzeczy, ale one tutaj nie są za bardzo pokazane, więc tutaj myślę, że będzie można fajnie eksplorować ten kalendarz. No i tak sobie myślę, że Lego Friends w ogóle rzadko jest na kanale, ale kalendarz rok temu mi się podobał i stwierdziłem, że też w tym roku po niego sięgnę. Ale po co tyle gadać? Przecież mogę tam iść i pokazać wam zawartość tego pudełka. Mamy to wszystkie bohaterki oczywiście wyeksponowane na przodzie pudełka, a jeśli chodzi o to, jak to wygląda z drugiej strony, no to mamy tutaj listę takich chyba najciekawszych zestawów, które można sobie zażyczyć na święta i oprócz tego są tutaj zaprezentowane scenki, na przykład obsługa miksera, czy tutaj też piesek przy domku dla piesków, jest i kominek i to właściwie tyle, więc więcej wcale ten kalendarz nie zdradza i myślę, że to akurat jest fajne, bo w momencie, kiedy wiemy wszystko, chociaż jeśli obejrzycie ten film do końca, to będziecie wiedzieć wszystko, ale jeśli już z pudełka wszystko wynika, no to zabawa jest w jakiś sposób popsuta, a tutaj możemy się dowiedzieć po kolei, jak to wszystko wygląda. Co do tej podstawki, mamy tutaj w ogóle to zrobione w stylu domu, tutaj jest jakiś taras, jest też oczywiście opcja wyjścia na dwór, można z pieskiem pochodzić, bo widać, że łapki są odbite, więc naprawdę jest spoko. No i teraz standardowo, pootwieramy sobie oczywiście wszystkie okienka, później pokażę wam, jak to wszystko wygląda złożone, ale dobra, lecimy od jedynki. I w jedynce znajdujemy pierwszą mini laleczkę, chociaż w sumie nadal nie wiem, jak one się fachowo nazywają. Może mikrolaleczki albo nanolaleczki. Dobra, pierwsza laleczka wędruje na bok i szukam dwójki, która też gdzieś tutaj musi być ukryta i nawet widzę gdzie. Trójkę już widzę, więc będzie łatwiej. Tutaj mamy bałwana. Jeśli chodzi o trójkę, to ona skrywa kolejną laleczkę i laleczka znowu ma skarpetę, więc to chyba jest jakiś taki stały dodatek do tych figurek, a tutaj mamy obraz i to znowu będzie bardzo fajny tile z nadrukiem. Tutaj mamy jakiegoś takiego kotka uśmiechniętego. Naprawdę, jeśli chodzi o elementy, to myślę, że to jest bardzo dobry kalendarz. Tutaj piątka skrywa jakąś biżuterię i szóstka znalazła się tutaj i w szóstce znajdziemy choinkę. O, coś, czego bardzo brakowało w innych kalendarzach. Im więcej choinek, tym lepiej. Tutaj mamy jeszcze jedną laleczkę, już trzecią. I ósemka, gdzie jest? Tutaj. Dziewiątkę też już tam dalej widzę. A tutaj mamy deskę do snowboardu i jakąś taką hopkę. Dziewiątka to jest mikser, który już widzieliśmy wcześniej a propos tych scenek, które są zaprezentowane na pudełku. I idziemy teraz do dziesiątki, która znalazła się tutaj. No i tutaj mamy chyba zestaw do pakowania prezentów, bo z tego co widzę, tam jest chyba taka rolka papieru. Teraz jeszcze jedenastka, która znalazła się w tym miejscu. I jedenastka skrywa piekarnik. Jest też mleko, całkiem spoko. Dwunastka jest tutaj. I w dwunastce znajdziemy psiaka wraz z jakimś takim małym elementem otoczenia. Teraz szukam numeru 13, który jest tutaj. I znajdziemy tutaj jeszcze jedną laleczkę, znowu ze skarpetą, więc tak, to na pewno jest taki stały element wyposażenia laleczek. A tutaj mamy pianino. I szczerze mówiąc, całkiem fajnie wygląda, jeśli chodzi o konstrukcję. Piętnastka jest w tym miejscu. I tutaj mamy coś z kotkiem. A co to jest? Nie wiem, może miejsce do pisania listów, no ale kto w dzisiejszych czasach używa tego typu piór? Chyba w Hogwarcie tylko, dobra.
Tutaj mamy fotel i książkę. Też fajna opcja, bo naprawdę to są takie przydatne elementy, które są uniwersalne, nie tylko friendsowe. Tutaj są chyba jakieś roboty, które są prezentami świątecznymi. I osiemnastka jest tutaj. W osiemnastce znalazł się kominek. I szczerze mówiąc, te dodatki są praktycznie takiej wielkości jak dodatki w magazynie LEGO Friends. Tutaj kolejna laleczka, więc tak całkiem spoko. Zresztą kurczę, no mamy tutaj ponad 300 elementów. Tu są jakieś sanie i znowu fragment jakiegoś wzniesienia. Tutaj mamy miejsce, gdzie możemy wysłać list do Mikołaja. Jest jeszcze okienko 22 i tutaj mamy stół już taki bardzo świąteczny, ale brakuje sałatki ziemniaczanej. I 23, tutaj mamy jakiś skuter śnieżny i w 24 okienku taka przyczepka do tego skutera, gdzie znajdziemy trochę prezentów i misia, więc znowu bardzo fajny dodatek. Dobra, składam to wszystko i zaraz pooglądamy sobie wszystkie dodatki, ale już teraz mogę stwierdzić, że jeśli chodzi o zawartość, jest naprawdę dobrze i nawet ktoś, kto nie lubi serii Friends albo po prostu komu jest nie po drodze z tą serią, i tak tutaj znajdzie dla siebie bardzo dużo fajnych elementów. Co więcej, wydaje mi się, że nie ma tutaj zbyt dużo takich pstrokatych kolorów, więc na plus. Ale dobra, nie gadam, buduję i zaraz wam to wszystko pokażę. Dobra, jest tutaj trochę miszmaszu, ale mimo wszystko wydaje mi się, że za chwilę jakoś się w tym wszystkim połapiemy. Naprawdę dodatki są świetne, jest tutaj też kilka nieoczywistych elementów, też wam je pokażę, a może już zacznę od nieoczywistego elementu, bo mamy tutaj kołpak ze Speed Champions, który po prostu jest wstawiony jako klosz do takiej latarenki, która gdzieś tam sobie świeci przy skrzynce na listy, naprawdę spoko opcja. No ale idąc może tak od przodu, żeby tutaj też przez to wszystko przebrnąć, mamy tutaj to, co się znalazło w dwóch ostatnich okienkach, czyli skuter, który oczywiście ma też taką przyczepkę z prezentami. Jeśli chodzi o prezenty, miś. Super dodatek, mnie on się osobiście podoba. A tutaj w jednym też z tych prezentów skryty jest taki drogocenny kamień. On też jakiś czas temu się pojawił. Nie pamiętam, w którym zestawie, ale pokazywałem wam go, bo ma te takie drobinki brokatu. Tutaj też taki sudo zostawiony stół, więc jako dodatek bardzo fajna zawartość okienka. Mamy tutaj też świecznik, mamy kilka kieliszków, jest też tort. Naprawdę spoko. Ten dodatek raczej szału nie robi. Mamy tutaj jakieś takie mini sanki, możemy sobie z nich korzystać i zjeżdżać z górki. No to by było na tyle, ale bardzo dobrze wypada pianino i ono mi się podoba. Mamy tutaj również dwa tajle z nadrukami. Zarówno nuty, jak i klawiatura są zadrukowane. Ładnie to wygląda. O, tylko to może poprawię jeden z tych pedałów, bo się przykrzywił. Piesek, który też został wyposażony w kostkę w takiej niewielkiej budzie albo domku dla pieska, to też akurat jest, myślę, całkiem miły dodatek, tym bardziej, że to nie jedyne zwierzę, które tutaj się pojawiło. Idąc dalej, mamy też fragment kuchni, gdzie znajdziemy kuchenkę, gdzie znajdziemy też ciasteczka i znajdziemy też karton mleka. Tutaj kolejne elementy z nadrukami, więc naprawdę pod tym kątem ten kalendarz wypada wprost rewelacyjnie. Okazuje się, że to wcale nie było stanowisko do pakowania prezentów, tylko stanowisko do robienia ciastek. Mamy tutaj wałek, jest filiżanka i też jest chyba jakaś stolnica. No i jeszcze krzesło, żeby sobie oczywiście odpocząć przy tej ciężkiej pracy. A obok znajduje się robot kuchenny. Dodatkowo na wyposażeniu znalazła się czapka kucharska, wygląda to naprawdę całkiem sympatycznie. No i jeśli chodzi o kolejne elementy wyposażenia, jest deska i jest również kask, ale tutaj ta górka, no raczej bez szału i to można po prostu przemilczeć. Bardzo dobrze wypada ten bałwan robot. Zwróćcie uwagę, że to jest taki sterowany pilotem robot, który ma być też zarówno bałwanem i tutaj mamy do niego pad, który dobrze znamy z serii Ninjago, natomiast tutaj jest w takim kolorze intensywnie różowym. I sama konstrukcja też bardzo pomysłowa, bo taki bałwan oczywiście. Czemu często mylę banana z bałwanem? Nie wiem. Mamy tutaj również sztalugi, jest obraz kotka i też oczywiście komplet farb. Szkoda tylko, że te pędzle teraz nie są upaćkane farbą, tak jak to miało miejsce w przypadku kolekcjonerskiej serii minifigurek. Tutaj mamy też jakiś prezent w postaci wielkiego, takiego kryształowego, a może i nawet diamentowego serca. Jest również choinka, jest też taka lampka, przy której siedzi kotek i trochę pominąłem ten rząd, więc może wam jeszcze pokażę te elementy, gdzie mamy fotel, mamy też kubek z chyba z przypieczoną pianką, wygląda to świetnie. No i oczywiście standardowa wkładka do książki, czyli Once Upon a Time. Tutaj w ogóle coś mi lata luzem i nie wiem od czego teraz to jest, musiało mi coś odpaść.
Mamy też kominek i mamy, nie wiem, czy to są roboty, czy to są jakby, nie wiem, manekiny, ale chyba roboty, które po prostu mają imitować być może dziadka do orzechów i baletnicę, tak bym to interpretował ja. Dawajcie znać, jakie są wasze sugestie. No i oczywiście mamy 5 naszych przyjaciółek. I przyjaciółki są w takich wersjach zminiaturyzowanych. Każda z nich posiada skarpetę. Posiada też prezent w różnych kolorach i tutaj mamy tego 5 sztuk. A wszystkie laleczki zminiaturyzowane wyglądają w ten sposób. Każda z nich też dostała jakiś taki atrybut, który trzyma w dłoni i one tak się prezentują. Naprawdę urocze. Każda z nich ma też jakieś takie świąteczne akcenty na ubraniach. Tutaj znajdziemy piernikowego ludzika, tu choinkę, tu śnieżynki, tutaj cukrową laseczkę, a tutaj znajdziemy renifera. Naprawdę wygląda to przeuroczo i uważam, że ten kalendarz, szczerze mówiąc, jest w topie tegorocznych kalendarzy adwentowych, dlatego że zawartość jest świetna. Poza tym te elementy są bardzo uniwersalne do wykorzystania i tak jak mówiłem wcześniej, nie ma tutaj dużo tych takich jaskrawych, bardzo mocno kojarzonych z serią Friends elementów, więc jak najbardziej myślę, że tutaj uzupełnienie na przykład dla serii Friends byłoby idealne. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!